Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski, to jest Dziennikarski Poker, a zaproszenie na partyjkę przyjął pan profesor Mieczysław Ryba, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie profesorze, no, wyniki oficjalne Państwa Komisja Wyborcza ma ogłosić już niebawem, za pół godziny, no ale wiemy, że pan prezydent uzyskał tam niemalże 44% głosów, jego główny rywal troszkę ponad 30% głosów. Jak to ustawia ten wyścig już w finale wyścigu, bo eliminacje właśnie się skończyły? No, ustawia to w ten sposób, że Trzaskowski będzie miał trudniej niż prezydent Duda, co nie znaczy, że jest już po zawodach, po walce, wręcz przeciwnie. Pamiętajmy, że koncentracja elektoratu tego, nazwijmy, prawicowego jest ogromna na Andrzeju Dudzie. Tam ci pozostali, tacy drobniejsi, prawie nie istnieją. No, nie mówię oczywiście o Krzysztofie Bosaku. Więc w tym względzie bardzo trudno jest ten elektorat jeszcze poszerzać, więc to nie jest takie oczywiste, że wszystko już zostało ostatecznie rozstrzygnięte, chociaż Andrzej Duda odniósł duży sukces. A no właśnie, bo do zwycięstwa panu prezydentowi, do zwycięstwa w drugiej turze, czyli w wyborach prezydenckich, panu prezydentowi brakuje, tak się liczy, mniej więcej milion dodatkowych głosów. No skąd je wziąć? I tutaj Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, bo wszystkie myśli teraz się kierują do wyborców pana Krzysztofa Bosaka. To jest oczywiste, z matematyki tak wygląda. Przypomnijmy, kiedyś po odzyskaniu niepodległości w 1922 roku Maurycy Zamojski, a propos obozu narodowego, w kilku głosowaniach, bo to było głosowanie przez parlament na prezydenta, zawsze był pierwszy, a ostatecznie przegrał z Gabrielem Narutowiczem, więc ta sytuacja, żeby się nie powtórzyła, jeśli mówimy o prawicy, to absolutnie nie można niczego zaniedbać. Natomiast rzeczywiście to jest elektorat potencjalny, który może Andrzej Duda pozyskać. Jeśli bierzemy pod uwagę perspektywę takiej myśli narodowej, to ona zawsze była nakierowana, od Romana Dmowskiego począwszy, na interes narodu i państwa polskiego. I to były praktycznie kluczowe wyznaczniki. Bardzo duża krytyka partyjniactwa, czyli myślenia cząstkowego o polityce i popatrzenie w bardzo długiej perspektywie na to, co zwiemy życiem narodowym. I jeśli wyborcy Krzysztofa Bosaka, czyli o narodowych poglądach, będą się inspirować Romanem Dmowskim, czy w ogóle tym sposobem uprawiania polityki i myślenia o polityce, to w sposób oczywisty wybiorą Andrzeja Dudę. Ten elektorat pragnie również pozyskać kontrkandydat Rafał Trzaskowski. No, Rafał Trzaskowski, to pamiętamy, jak nazywał dzisiejszych konfederatów. Nazywał ich, krótko mówiąc, nazistami, faszystami. A ja sam pamiętam, jak strzelano gumowymi kulami na Marszu Niepodległości. No, stosunek samej Platformy jest Rafała Trzaskowskiego do Marszu Niepodległości, a więc do tradycji narodowej, no, jest skrajnie negatywny. Ja przypomnę, Andrzej Duda w stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości wziął udział w Marszu Niepodległości, nawet na nim przemawiał. Więc nie da się stwierdzić, że to są porównywalne kandydatury dla narodowców w drugiej turze. No absolutnie. Jeśli stwierdzić, że obóz patriotyczny, który reprezentuje Andrzej Duda, z którym mogą się oczywiście konfederaci nie zgadzać, to każdy ma do tego prawo, ale bezwzględnie Andrzej Duda należy właśnie do tego obozu patriotycznego pod biało-czerwoną flagą. Tamci tu do obozu kosmopolitycznego, mówimy o tym obozie Rafała Trzaskowskiego, bardzo często występujący pod tęczową flagą. No, jeśli tutaj nie widać różnicy, to gdzie ona jest? A zapytam wprost, Prawo i Sprawiedliwość powinno jakiś gest uczynić w stronę Konfederacji, nie wiem, zaproponować jakieś stanowisko, czy uzgodnić jakąś zmianę ustawową?
Myślę, że jest już za późno troszkę na to. Natomiast to oczywiście międzypartyjne rozmowy mogą występować. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim prezydent powinien podkreślić to, co w jego programie już jest i co wybrzmiało w kampanii. Przede wszystkim walkę o rodzinę polską w kontekście tych zagrożeń, które teraz nawet sobie gdzieś wymieniliśmy, bo to jest fundamentalna sprawa dla narodu. No, nie przetrwa ten naród, jeśli poddany będzie procesom rewolucyjnym. I to wszyscy narodowcy absolutnie wiedzą lub powinni wiedzieć. I mi się wydaje, że tutaj trzeba nie tyle iść tak typowo, partykularnie, partyjnie, że dogadają się przywódcy i elektorat zachowa się tak, jak oni chcą, bo tak się nie zachowa. Tylko chodzi o to, żeby po prostu pewne rzeczy programowe wyostrzyć jeszcze w tej drugiej turze. Mówiliśmy o miłych niespodziankach. Miłą niespodzianką jest 3 miliony głosów więcej, które padło na Andrzeja Dudę w porównaniu do pierwszej tury wyborów sprzed 5 lat. No ale ja tak czytam różne tutaj statystyki i są również niemiłe niespodzianki. Młodzi ludzie w wieku 18-29 lat, w tej grupie zwyciężył Rafał Trzaskowski, 24% głosów młodych ludzi. Krzysztof Bosak, o którym była mowa wcześniej, 22% głosów, troszkę ponad Szymon Hołownia i pan prezydent Andrzej Duda, 19,3%. To jest niemiła niespodzianka, bo 5 lat temu to w tej grupie wyborców Prawo i Sprawiedliwość dostawało największe poparcie. Co tu zawiodło? Bo przecież w programie Prawa i Sprawiedliwości w działaniu realnym jest sporo elementów skierowanych wprost do młodych ludzi. Choćby no, ten zerowy PIT. Ale to tylko przykład. Coś tu, panie profesorze, zawiodło. Co konkretnie? Myślę, że język komunikacji. Ci kandydaci, a w szczególności Krzysztof Bosak, bardzo sprawnie porusza się w mediach społecznościowych. Jest tutaj duża aktywność środowiska, które go popiera. Są też zdolni różni młodzi dziennikarze, którzy tam operują i tym językiem się ta młodzież w dużym stopniu komunikuje. Natomiast jeśli mówimy o to poparciu dla Rafała Trzaskowskiego, to jest pochodna też tych ich umiejętności, ale z drugiej strony tego, co się dzieje w młodym pokoleniu. I niejednokrotnie ja, moi przyjaciele apelowali, że prawdziwa walka o przyszłość Polski rozstrzyga się właśnie na gruncie ideowym. I w tej chwili młodzież jest poddana potężnemu procesowi ideologizacji, a zarazem tam się dzieje w tej przestrzeni niewyobrażalna walka. Taka walka ideowa, kulturowa. I wcale nie jest tak, że któraś strona przeważa, ale jeśli my nie wspomożemy tej konserwatywnej młodzieży w ich zmaganiach, jeśli na przykład, no na Boga, nie odblokujemy swobody wypowiedzi w sprawach na przykład krytyki rewolucji tęczowej, bo Facebook, bo inne portale blokują raz za razem konta, no to w niby wolnej Rzeczpospolitej pod rządami prawicy spychamy na margines tą część, która absolutnie jest godna poparcia. Więc to są te błędy w moim przekonaniu. Ale młodzi ludzie mają to do siebie, że się lubią buntować. Taka natura młodości. Tymczasem, no właśnie, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, a nawet Rafał Trzaskowski prezentuje się jako kandydat buntu, kandydat zmiany. Kandydat, no nie wspominając, że w przypadku Rafała Trzaskowskiego to byłaby restauracja, a nie żadna zmiana. Ja myślę, że wyjaśnienie tego ambarasu mogłoby przynieść znakomite efekty. Jakie jest pańskie zdanie, panie profesorze? Oczywiście, tylko trzeba to zrobić językiem adekwatnym do tego, jak oni się komunikują. I dlatego mówiłem o tym świecie mediów społecznościowych, gdzie jest pewien żart bardzo ważny, błyskotliwość, kontakt taki bardzo interpersonalny. To są młode pokolenia, które przez te 5 lat wchodziły w życie dorosłe, czy kolejne roczniki, i one nie znają państwa PO w sensie takiej świadomego przeżywania jak my. Wydaje się, że zawsze było państwo PiS, że tutaj jakieś są niedomagania, bo zawsze są, przecież to nigdy nie jest idealnie. I bez tej komunikacji, bez tego
pokazania i wychowywania młodzieży w ciągłości. To znaczy, że my jesteśmy nie tylko dzisiaj, ale po prostu jesteśmy w pewnej ciągłości tego, co było wczoraj, przedwczoraj, 100 lat temu i odpowiadamy za to, co będzie jutro. I w tym sensie w mediach społecznościowych, czy w tym sposobie komunikowania jest wszystko na dziś. To jest pewien proces edukacji, wychowania. My musimy się tym zająć, bo inaczej rzeczywiście pewne fałsze powodują takie, a nie inne sympatie emocjonalne. Takie sympatie, prawda, wezmę Januszem Korwinem-Mikke, to zawsze były w młodym pokoleniu. Z tego się młodzi ludzie leczyli, bardziej się urealniali, one były niegroźne. Natomiast już sympatie tęczową flagą są bardzo niebezpieczne. Panie profesorze, niespodziewany epilog pierwszej tury wyborów albo prolog drugiej tury wyborów nastał dzisiaj w Warszawie. No powiem tak, że w dorzeczu Placu Trzech Krzyży stan wody jest w okolicach stanów średnich. No po prostu całe miasto jest zalane, nie da się przejechać. A Rafał Trzaskowski na wszelkie pytania dotyczące jego konkretnych osiągnięć jako włodarza stolicy, jako ministra cyfryzacji, mówi nam pomidor, czyli wybierzmy przyszłość. To trudno się dialogować z takim partnerem. No, on ma bardzo duże słabości. Ja myślę, że kiedy dojdzie, a pewnie dojdzie do debaty czy do debat z Andrzejem Dudą przed wyborami, to on z punktu wyjścia jest bardzo na słabej pozycji. Proszę zwrócić uwagę, że jednym z haseł, które będzie musiał podjąć, jest kwestia ekologii, o którą głosi Hołownia i on o ten elektorat z kolei musi walczyć. No dobrze, tylko jak się Trzaskowski może z ekologią kojarzyć? Chyba przypomnijmy Czajkę i te miliony litrów ścieków wylanych do Wisły. To są rzeczy, które go no, całkowicie kompromitują. Teraz weźmy kwestię no, walki z korupcją. No, z jaką korupcją może walczyć Rafał Trzaskowski, mając tutaj w zanadrzu to wszystko, co było za Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli kwestia kamienic. I tak jak weźmiemy cokolwiek, to o ile Andrzej Duda może się chwalić wieloma swoimi osiągnięciami, to Rafał Trzaskowski może mówić tyle, że nie zmieni tego, że będzie tak jak za PiS-u, tylko co? No właśnie, dość tego, co PiS, ale PiS zrobił wiele rzeczy dobrych. Bardzo słabe są te argumenty. Rafał Trzaskowski to jest absolutnie bańka medialna, taka dosyć pusta treściowo. Ja tuż przed wyborami jeszcze raz słuchałem wypowiedzi wszystkich komitetów wyborczych, radia, takich spotów, które każdy po prostu do publicznych mediów nakręcał i każdy coś z kandydatów głosił. Natomiast Rafał Trzaskowski jedyne, co powiedział, to dość. Ale czego dość? To jeden pan Bóg raczy wiedzieć. No pewnie warszawiacy mogą, wielu z warszawiaków może powiedzieć dość Rafała Trzaskowskiego. I wcale to nie jest polityk dziewiczy, który nagle pojawił się znikąd, no nawet jak Hołownia i może powiedzieć, ja jeszcze po prostu nie mam bagażu jakichś błędów i złych doświadczeń, więc wybierzcie przyszłość, a PiS to po prostu jest obciążeniem. Ja zwracam uwagę, że taki był już prezydent, co wybierał przyszłość, takie miał hasło, ale a propos debat, to mam przed sobą tweeta pana Rafała Trzaskowskiego w sprawie debaty, którą chce zorganizować wspólnie TVN, TVN24, Onet i Wirtualna Polska. Prowadzącymi mieliby być Grzegorz Kajdanowicz, Andrzej Stankiewicz i Marek Kacprzak. O, widzimy tego tweeta. Rafał Trzaskowski no, twierdzi, że się zgłasza na tą debatę, weźmie w niej udział. Czy pan prezydent powinien w takim zestawie brać udział w debacie? To ja nie wiem. Pamiętamy 5 lat temu, że Andrzej Duda, mimo że niektórzy mu odradzali, wziął udział w debacie w TVN-ie i sobie doskonale poradził. To już będzie decydował pan prezydent, ma jakieś rozeznanie i jego sztab. Na pewno powinna się odbyć merytoryczna, bardzo merytoryczna debata w telewizji publicznej, już taka naprawdę na argumenty, bo to jest dla prezydenta korzystne. Czy pójdzie do tak prywatnej stacji jak TVN, czy zgodzi się na taki ruch, to jest to zawsze obarczone dużym ryzykiem, bo przecież tam nikt nie będzie chciał wielkiego obiektywizmu. Mają oni oczywiście jednoznaczne preferencje.
Panie profesorze, dzisiaj na wiecu w Płocku doszło do niepokojącego wydarzenia. Rafał Trzaskowski wyśmiał dziennikarza lokalnych mediów, tak po głosie sądząc, młodego człowieka, i powiedział, że te wybory są o to, cytuję, żeby nie zadawać takich pytań. Wcześniej pozwolił na takie wycie jego zwolenników wobec tego dziennikarza zadającego pytanie. Czy to znaczy, że ta Polska pod rządami Rafała Trzaskowskiego, w tej Polsce nie będzie można zadawać pytań politykom? Ja już mówiłem, że w tej Polsce na przykład nie wolno krytykować pewnych ideologii, bo się wylatuje z przestrzeni mediów społecznościowych. No to w tej Polsce pewnie pytań takich nie powinno być, bo jeszcze raz mówię, Rafał Trzaskowski ma bardzo duże takie wizerunkowe obciążenia. To jest polityk, który owszem wygrał w Warszawie, ale pewnie nigdzie poza Warszawą wyborów samorządowych by nie wygrał. Z powodów takich oczywistych, po prostu to, co się tam działo z Hanny Gronkiewicz-Waltz, której był współpracownikiem, no wołało pomstę do nieba. Natomiast to, jak poprowadził sprawy warszawskie dzisiaj chociażby, no to jest tragedia. Teraz popatrzmy, cała ideologia, za którą jeszcze stał, przecież on się tą tęczą owijał. I proszę zwrócić uwagę, jak od tego ucieka, od każdego pytania rzeczowego, myśląc, że do końca kampanii uda mu się tylko mówić okrągłe słowa, które no, treściowo są tak puste, że już nawet trudno jest to słuchać, bo człowiek ma pewną jednak wytrzymałość na taki prawda, mówienie o niczym, mowa siano. No tak, to jest rzeczywiście, bo państwo ma być silne, a ludzi dobrej woli jest więcej. Tak to mniej więcej brzmi. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Gościem dziennikarskiego pokera był pan profesor Mieczysław Ryba, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Państwa zapraszam na przerwę, po której moim państwa gościem będzie pan minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej.